Ktoś tu się właśnie obrócił na brzuszek. Leżę sobie właśnie z Adą na macie, ona bawi się grzechotką, więc wybaczcie hałasy. Właśnie wróciliśmy z wizyty u pani doktor, ponieważ Ada ostatnio ma lekki katar, ma kaszelek, ma gorączki, więc musieliśmy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Osłuchowo jest czysta, dostaliśmy jakieś leki na poprawienie naszej walki z katarem. No i poza tym obserwujemy sytuację, nie ma powodu do paniki, więc możemy zaczynać ten odcinek. Po tym, jak skończyłem nagrywać wczorajszego vloga i wrzuciłem go na YouTube'a i zamknąłem temat vlogowania na dzień wczorajszy, odbyłem rozmowę z kolegą z pracy, z niejakim panem Marchewkowym. Możecie go kojarzyć, bywał kiedyś na naszych live'ach na wieczornej kawie. Ale to zaraz przejdziemy, dlaczego o nim opowiadam. Dzisiaj w odcinku chciałbym się pochwalić, ale dzisiaj nie będę się chwalił swoimi rzeczami, swoimi osiągnięciami, tylko będę rozmawiał o tym, co udało się osiągnąć moim znajomym, bliższym, jak również dalszym, jak również osobom, które w pewnym sensie uważam za znajome, ale to też zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Mam mój notesik z zapiskami w ogóle, czarny notes, czarna lista Biliosa, w którym sobie zapisuję pomysły na vlogi, jeżeli nie mam pod ręką mojego e-notatnika, więc sobie tutaj skrobię i zaraz wszystko wam powyjaśnię. W czasach, kiedy jeszcze chodziłem z Magdą, jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni, w czasach, kiedy ta broda była dużo, dużo krótsza i ta ręka była dużo bielsza i moja noga też była dużo bielsza, chodziłem wtedy z Madzią. Jezus, nie znoszę tego słowa chodzić, to jest takie... Ach, dobra, ale okej, trzymajmy się zatem tego słownictwa. Chodziłem z Madzią w mieszkaniu, które ona wtedy wynajmowała za czasów studenckich. Mieszkał facet, który się zajmował robieniem właśnie dziar. I tak naprawdę, gdybym na niego nie trafił w życiu, to w życiu bym sobie nigdy nie zrobił ani jednego tatuażu. A przez to, że go właśnie miałem okazję poznać i jakoś tak, nie wiem, zobaczyć jak to wygląda tak naprawdę robienie dziar, jak wygląda praca tatuatora, no i poznałem jego jako osobę, to jakoś tak się przekonałem i w sumie kiedyś mi się zawsze marzyło, że o, zrobię sobie dziar, ale to było zawsze takie marzenia, takie o, kiedyś sobie zrobię, ale to tak naprawdę wiadomo, że sobie nigdy nie zrobię. I w sumie przez to, że się znaliśmy, jakoś tak przełamałem swój strach do tatuażu i w końcu stwierdziłem, dobra, zrobię sobie dziarę. No i zrobił mi dziarę na nodze. Rok później się pojawiła dziara na moim rękawie. I to były czasy, no już dosyć odległe. To już przynajmniej 8-10 lat temu będzie, jak nie więcej. I teraz ta osoba, czyli Dave, który wtedy pracował w krakowskim kulcie, jest tatuatorem, który jest znany na całym świecie, ma rzesze swoich fanów, rzesze stałych klientów. Jego dzieła zdobią ciała ludzi w najodleglejszych zakątkach świata. I aż miło patrzeć po prostu, jak mu się udało. I to jest jedna z osób, o których chciałbym dzisiaj poopowiadać, z których jestem dumny. Kontaktu może jakoś już na co dzień nie utrzymujemy. Po prostu jakoś tak, nie wiem, rozmył nam się ten kontakt na przestrzeni lat. Natomiast jest to na pewno osoba, z której jestem mega dumny i jestem po prostu pełen radochy, patrząc na to, jak się rozwinęła. To była osoba, która zawsze bardzo dużo rysowała, bardzo, bardzo ciężko pracowała, bardzo dużo włożyła w swoją pracę, w swój zawód i teraz tak naprawdę zrywa owoce, tak, zasiała dużo nasion i teraz potem pielęgnowała je dosyć konkretnie i teraz zbiera plony i bardzo, bardzo fajnie mi się patrzy na to, jak Dave się rozwinął jako artysta, jako tatuator, tatuartist, o, to jest chyba bardziej odpowiednie słowo i to jest naprawdę coś pięknego obserwować, jak znajomym się coś takiego udaje. Drugą osobą jest osoba, z którą grałem w pierwszej kapeli w Nakurwie, to jest nasz perkusista, a jeszcze wcześniej poznałem go grając w Immersion, kapeli, która już wiele lat nie istnieje. Tam zaczynałem w ogóle grać.
na basie. I to jest kolega, z którym de facto pracuję. Ostatnio obronił się, a skończył właśnie studia doktoranckie, więc to jest kolejna osoba, z której jestem mega dumny i jestem mega zadowolony, że mam w ogóle szansę znać taką osobę, bo poświęci tyle lat dla czegoś i wytrzymać w tym postanowieniu, to jest naprawdę coś niesamowitego, a wiem, o czym mówię, ponieważ ja po swoich studiach magisterskich miałem przez chwilę moment słabości i stwierdziłem, ok, zostanę na studiach doktoranckich, będę kontynuował ten temat, który zacząłem w mojej pracy magisterskiej i może coś fajnego z tego się wykluje. I dostałem się na te studia doktoranckie i wytrzymałem na nich zapnięcie pasy. Cały miesiąc, albo nieco ponad miesiąc, jakoś tak. Okazało się, że nie jest to tak piękne i kolorowe, bo w moim przypadku nie zaskoczyło to z kilku powodów. Mianowicie, jak zaczynaliśmy studia doktoranckie, to była jakaś tam pula stypendiów, która miała być rozdysponowana na właśnie doktorantów. I niestety większość z tych stypendiów została przyznana doktorantom piątego roku, czyli tym, którzy tak naprawdę pracują na uczelni i mają pensję z tej uczelni, no i niestety większość z tych stypendiów została im przydzielona. Tak naprawdę chyba, jak ja się wtedy dostawałem, to chyba razem ze mną na roku było 10 osób, które chciały zostać na studiach doktoranckich, albo 12. To z tej dwunastki stypendia dostały chyba dwie osoby, albo trzy. No i tu jest problem, ponieważ mam wtedy swoje zajęcia, jeżeli zostaję na tych studiach doktoranckich. Mam jakieś dyżury, które muszę pełnić na uczelni i niestety to są dyżury, które są rozrzucone po prostu po całych dniach, przez cały tydzień. I problem polega na tym, że skoro nie mam stypendium na uczelni, no to muszę pracować. A z kolei problem z pracodawcą jest taki, że trudno jest znaleźć takiego, któremu nie będzie przeszkadzało to, że jestem w kratkę, że praktycznie co chwilę muszę dojeżdżać to do pracy, to potem z powrotem wracać na uczelnię, to znowu do pracy na chwilę, to znowu na uczelnię. Przez trzeci rok studiów, normalnych studiów, w taki sposób właśnie pracowałem. I powiem wam, że to nie jest przyjemne i dla mnie, jako studenta i pracownika, i też nie jest przyjemne dla pracodawcy, bo to jest wiele problemów i naprawdę wymaga ogromnej dozy cierpliwości ze strony pracodawcy i również mojej, żeby po prostu mieć tyle samozaparcia, żeby jakoś to, nie wiem, pospinać i żeby jakoś jednak pozwolić takiemu pracownikowi pracować tak w kratkę. Więc w związku z tym, że nie dostałem stypendium na studiach doktoranckich, w związku z tym, że był problem znaleźć pracę i jakoś, która by godziła się z tym moim chodzeniem do pracy w kratkę w związku ze studiami doktoranckimi. Tak naprawdę te dwa aspekty zadecydowały, że jednak uczelnia to i kontynuowanie doktoratu to nie jest moja para kaloszy i wtedy jednak stwierdziłem, że gry to jest to coś, co chcę robić zawodowo, więc tą okrężną drogą wracam do kolegi z pracy, który teraz właśnie obronił swoją pracę doktorancką. Jestem z niego mega zadowolony, tym bardziej patrząc na swoją przeszłość i na swoje doświadczenia, bardzo nikłe, ale jednak z tym akademickim światem, to naprawdę mega szacun dla niego za to, że wytrwał i za to, że mu się chciało, bo to jest naprawdę coś godnego podziwu. I w sumie ja nie wytrwałem i tym bardziej jestem dumny z tej osoby. I teraz jeszcze mamy dwie osoby, o których chcę poopowiadać. Jedna osoba to jest bliski znajomy, jedna osoba to jest osoba, która w sumie nie jest moim znajomym, ale lubię oglądać to, jak rozkwitła, to jak się rozwinęła i to, gdzie jest teraz i co robi teraz. W czasie, gdy w sumie byłem na trzecim roku studiów, i pracowałem w mojej pierwszej firmie jako programista gier komputerowych, poznałem kolegę, który grał w kapeli. Ja wtedy jeszcze nie grałem w kapeli, w ogóle to były czasy, że mi się marzyło grać w kapeli. I on grał w kapeli krakowskiej, która się nazywa Forgotten Souls. Może ją kojarzycie, może nie. To jest kapela, która no już jakiś tam staż dosyć konkretny miała. I u nich w kapeli wokalistą był niejaki Rasta, Rafał Piotrowski. I to jest osoba, która jeszcze jak właśnie grała w tej kapelce Forgotten Souls, na jednej z imprez, na jednym z koncertów w Jazz Rocku krakowskim,
Ja wtedy byłem z Magdą, już byliśmy zaręczeni. Poprosiłem wokalistę gdzieś tam w przerwie między kawałkami, czy tam na początku. W ogóle pytałem właśnie tego kolegę z pracy, Mateusza, którego pozdrawiam, jeżeli to ogląda, czy byłaby możliwe, żeby jakiś kawałek zadedykować Magdzie. W związku z tym, że to jest moja narzeczona i tak dalej, to taki fajny aspekt był. Zwłaszcza, że Magdzie podobały się kawałki tego zespołu Forgotten Souls, więc pomyślałem, że to będzie fajna niespodzianka. Więc zagadałem właśnie z wokalistą, powiedział jasne, nie ma problemu i tak dalej, no i grają ten koncert, grają i potem jest przed jednym kawałkiem, który właśnie się Magdzie podobał. Nagle przerywa i mówi, że tu dedykacja dla Magdy od Łukasza i w ogóle, no jedziemy z koksem, no i zagrali ten kawałek. Magda była mega zadowolona, to była fajna niespodzianka, fajnie to wypadło. I później Rafał dostał propozycję gry w zespole Decapitated, który no już pewnie więcej osób kojarzy niż Forgotten Souls. No i tak to się zaczęło. No i teraz Decapitated po prostu święci triumfy. Jest to kapela, która jest naprawdę już mega rozpoznawalna. To już jest po prostu level taki. Ja jestem tutaj, o, a Decapitated jest tutaj. Więc jest różnica. No już kilka lat gra w tej kapeli. Zjeździli po prostu jakieś różne zakątki świata. I to jest osoba, która nie jest moim przyjacielem, nie jest moim znajomym nawet, tylko tyle miałem kontaktu z nim, że po prostu gdzieś tam na koncercie poprosiłem Rafała, żeby zadedykował jeden kawałek dla mojej wówczas narzeczonej. Natomiast to jest osoba, którą bardzo miło mi się obserwuje i też śledzi ścieżkę kariery. I że to jest ktoś, kogo poznałem gdzieś z widzenia, chociażby w jakiejś lokalnej kapelce, w której grał mój kolega z ówczesnej pracy. A teraz jest to osoba, która gra w naprawdę rozpoznawalnej na całym świecie kapeli metalowej. Więc to jest kolejna osoba, z której jestem w pewnym sensie dumny której rozwój jakoś tam obserwuję, więc tak dochodzę do wniosku, że całkiem sporą mam listę tych osób, z których jestem dumny. I teraz powracamy do pana Marchewkowego, którego zaczął się ten cały odcinek. Tutaj mam otworzone już na laptopie coś, co wam chcę przeczytać, bo wczoraj właśnie po nagrywaniu wczorajszego vloga dostałem informację od Tomka Marchewki, którego pozdrawiam, który wiem, że ogląda moje vlogi, więc pewnie będzie oglądał ten odcinek. I podesłał mi linka do strony, zresztą link do tej strony wrzucę w opisie do tego filmu, więc jeżeli chcecie, to sobie przeczytacie cały artykuł. Generalnie jest to artykuł, co nas czeka w 2017 roku, jeśli chodzi o nowe pozycje książkowe. I Tomek jest pisarzem, jest jednym ze scenarzystów, którzy pracowali przy Wiedźminie trzecim. Strasznie łebska osoba, naprawdę. Jest geekiem, nerdem, dzielimy wiele zainteresowań. Kawa, aeropress, młynki do kawy, klawiatury mechaniczne i wiele innych dziwnych rzeczy. I to jest osoba, o której wam opowiadałem kiedyś, że fajnie by było, jakby się pojawiła na jakichś wieczornych kawach lub na kilku wieczornych kawach, bo naprawdę miałaby wiele do opowiedzenia ciekawych rzeczy, wierzcie mi. Ja mógłbym po prostu zarzucić tylko temat, słuchaj Tomek, klawiatury mechaniczne. I mogę się zamknąć i Tomek po prostu będzie opowiadał zarąbiście, to jest osoba, której się mega przyjemnie słucha i daleko mi w moich skillach oratorskich, mówczych, daleko mi w byciu takim opowiadaczem, jakim on jest. Ale w sumie on jest pisarzem, więc powinien być dobry w opowiadaniu historii, no bo jakby nie był, no to w sumie byłby kiepskim pisarzem. Okej. I podsyła mi, że tam czyta właśnie ten artykuł, że co tam, jakie nowości wydawnicze. I mówi, dochodzi nagle do wzmianki o swojej książce. I muszę tutaj wam przeczytać ten fragment. Coraz odważniej w fantastykę wchodzi SQN. Nie wiem, jak się czyta to wydawnictwo, więc nie wiem, Skun, bez skojarzeń. Mówmy SQN. O ich planach związanych z zagranicznymi tytułami już pisaliśmy, ale i w polskiej fantastyce będą mieli wiele do powiedzenia. Aneta Jadowska wyda Akuszera Bogów, czyli kontynuację Dziewczyny z Dzielnicy Cudów. Jacek Łukawski zaprezentuje Grom i Szkwał. Do tego dojdzie debiut. Tomasz Marchewka, jeden ze scenarzystów studia CD Projekt Red, napisał łotrzykowsko-szulerską powieść w steampunkowych realiach pod tytułem Wszyscy patrzyli, nikt nie widział. I powiem wam, że to jest właśnie ostatnia osoba, o której chciałem opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, z której jestem mega dumny, naprawdę, i trzymam kciuki za debiut tej książki, za debiut Tomka w świecie książkowym. I po prostu to jest coś mega fajnego, jeżeli widzimy, że naszym znajomym, bliskim lub dalszym coś się udaje. Uwielbiam trzymać kciuki za takie osoby, uwielbiam patrzeć, jak takie osoby się rozwijają, bo to jest nie tyle co
nie tyle daje radość, ale też nawet daje motywację, że kurczę, tym osobom się tyle udało, to czemu mi ma się tyle nie udać? I po prostu daje mega powera i aż po prostu super jest obserwować rozkwit, rozwój tych osób i to jak po prostu z takiego po prostu od zera do bohatera się rozwijają. I chciałbym ten odcinek zakończyć w tym miejscu, bo wydaje mi się, że ten temat dosyć konkretnie wyczerpałem. I chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, z kogo wy jesteście dumni, za kogo wy trzymacie kciuki, czy wśród waszych znajomych są jakieś osoby, którym bardzo kibicujecie, albo na przykład, które już coś osiągnęły, z czego jesteście mega dumni, nie że zazdrośni, tylko z czego jesteście mega dumni i chętnie się też pochwalicie tym. Napiszcie to proszę w komentarzach, ja chętnie to przeczytam i w sumie takim oto pozytywnym aspektem dzisiaj, po tym takim w sumie lekko dołującym wczorajszym odcinku kończymy ten odcinek. Dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało jak zwykle. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał, a będziecie na bieżąco. Żaden taki codzienny vlog wam nie umknie i będziecie trzymali rękę na pulsie. Jeżeli wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę. To również mi doda powera do dalszych działań. A tymczasem spokojnego wieczoru. USD Power. Na razie.